Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. W ogóle też niesamowite to jest, że to są tak naprawdę tak bardzo problemy pierwszego świata. Tak bardzo w ogóle to jest nieistotne. I to jest tak naprawdę wałkowanie tego tematu, co my jemy, w jaki sposób, czy możesz jeść jajka, jak nie jesz mięsa, czy to jest cool, czy not cool, czy oczywiście, czy jakby rozmyślamy. A tak naprawdę jest tyle rzeczy, które się dzieją dookoła, które naprawdę powinny skupiać naszą uwagę, które naprawdę powinniśmy w ogóle w jakikolwiek sposób rozkminiać, zajmować się nimi i ich dotykać, że czasem mi się wydaje, że cały czas po prostu ludzi naprawdę obchodzą takie rzeczy, że zostaną właśnie ocenieni, że ktoś coś o nich powie, że jakby albo że ja jestem lepszy od ciebie, bo ty jesz te jajka i to masło, a ja tego nie jem. Mi się już też przestało chcieć odbijać tę piłeczkę i mówić, hej, no dobra, ale ty jesz awokado codziennie. Okej. Wydaje mi się, że w ogóle te właśnie dywagacje są na podstawie takiej jeszcze takiego, no nie wiem, akurat może myślę z perspektywy też życia w Polsce, że czasami to nie jest najważniejsze i tu jakby mogę jakoś się chciałabym odnieść na przykład do tego, jak w ogóle weganizm i wegetarianizm i jedzenie roślinne też może wpływać. I że w ogóle też ta zmiana nadchodzi i też, że jakby karmiąc i jedząc możemy też zmieniać, to jest na przykład dla mnie to, co zrobił Daniel Hume, zmieniając Eleven Madison Park, czyli wiesz, topową myślenową restaurację na restaurację 100% roślinną, ale co za tym idzie, odpadki, czyli to, co się marnuje w tej restauracji, które, co normalnie w fine diningu idzie jako na odpadki, znaczy w zasadzie nawet nie jest wyrzucane, często jest przerabiane na jedzenie dla pracowników, etc. Za namową jednego z pracowników Daniela Huma zostało przerobione na obiady dla potrzebujących ludzi w kryzysie bezdomności w Nowym Jorku, więc jakby może myślimy o takich rzeczach, a nie o tym, że właśnie w sensie, że jakby, bo ja już też jestem gdzieś tam fizycznie tym zmęczona, że właśnie ludzie potrafią zarzucić, hej, no ale fajna z ciebie, wiesz, roślinożerca, jakieś masło i właśnie w takie wtrącanie się i za zaglądanie, hej, to może po prostu zróbmy coś dobrego. Tak. I chyba chciałabym się nad tym bardziej skupiać w ogóle, jak sobie też zmieniam temat i nawet odpowiadam w głowie na pytania, których jeszcze mi nie zadałaś, ale że może tak przekierowałam tę rozmowę. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.